Witaj Wojtku. W całym cyklu tych naszych filmików o Waszych produktach stoimy przed nowym modelem, troszkę już innym. To jest model z bocznym zasobnikiem i zsypalnikiem, który jest z boku. Opowiedz proszę, co to jest za model? Witam Was serdecznie. A więc tak, tak naprawdę to urządzenie posiada w chwili obecnej w naszej tutaj gamie wszystkich produktów dwie nazwy. Jeżeli chodzi o kocioł typowy na eksport, to nazywa się to Twin Bioluxury. Natomiast jeżeli chodzi o urządzenie, które jest sprzedawane na terenie Polski, jest to EEI. 10, 8, 10, 12, 16 czy 24 kW. Tak? Różnica tak naprawdę... Do 32, dokładnie tak. Różnica tak naprawdę między jednym a drugim modelem, czyli oprócz nazwy, różni się tym, że w kotłach, które sprzedawane są na eksport, pozwolę sobie tutaj otworzyć akurat drzwi, znajduje się dodatkowy ruszt do palenia drewnem. Tak? Czyli tutaj mamy zamontowaną poprzeczkę. Pozwolę sobie jeszcze wyciągnąć te karty gwarancyjne. Mamy zamontowaną poprzeczkę, ruszta ułożone jedno obok drugiego, w zależności od modelu i mocy kotła, tych rusztów jest więcej bądź mniej, w zależności, mówię, jaka moc urządzenia jest. Tak? Natomiast jeśli chodzi o sam kocioł, w jednym i w drugim modelu jest zamontowany palnik VGE samoczyszczący, w pełni komora ceramiczna, tak? Zbiornik można sobie wtedy dowolnie ustawić i skonfigurować, jeśli chodzi o ustawienia. Tak? Kocioł jest uniwersalny, więc można go przełożyć palnik z jednej i z drugiej strony. Tak samo zbiornik możemy ustawić z jednej bądź z drugiej strony, z przodu, z tyłu, tak naprawdę tak, jak jest nam wygodnie. Tak? Drzwiczki wewnętrzne, zewnętrzne i górne również. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o zmianę zawiasów, tak jak tutaj widać, tak, jest możliwość przełożenia. Tu z przodu znajduje się automatyka i z tyłu jest w tej chwili zrobiony pokrywa, którą możemy sobie podnieść do góry. I tutaj mamy dostęp do jakby tylnej części wymiennika, którą też również należy czyścić. Tak? Jeżeli chodzi o czyszczenie tego urządzenia, to tak jak praktycznie w każdym modelu, albo tak jak nam wskazuje tutaj czujnik, wyczyść popielnik, tak? Ewentualnie raz w miesiącu, latem nawet raz na półtora miesiąca można czyścić. Tutaj jest przeogromny, jeśli chodzi o popielnik, więc śmiało można go tutaj raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca czyścić, bądź tak jak wskazuje nam tutaj automatyka po spaleniu ilości opału. Tak? No ja miałem nawet takie sytuacje, że klienci potrafili pół roku i pod rok nawet nie czyścić tego wymiennika. Tak, największy problem i to chciałbym, że powiem tu podkreślić, pamiętajmy o tym, że w tej tylnej części właśnie znajdują się drzwiczki, które trzeba sukcesywnie czyścić. Tak? Czasami bywa tak, że po prostu zapominamy o nich i tutaj przyjeżdżając serwisant, który przyjeżdża na roczny przegląd, który jest również obowiązkowy, tak jak pierwsze uruchomienie, tak naprawdę jest tutaj w całości zasypany. Tak? Nic się nie dzieje w momencie, gdy mamy naprawdę dobry ciąg kominowy, czyli jest wentylacja nawiewna, wywiewna, tak? Plus odpowiedniej średnicy przewód kominowy, o którym też wcześniej wspominaliśmy, tak? Wymagamy, znaczy zalecamy, że tak powiemy, jeśli chodzi o wkład kominowy, nie wymagamy, tak? Ale wiadomo, no, przy urządzeniach stałopalnych jest to zalecane. Ja bym osobiście wymagał tego od każdego użytkownika, tak? Mhm. Jeśli chodzi o sterowanie jest podstawowe. Mamy wyświetlacz dotykowy kolorowy. Obsługuje on jeden zawór mieszający z siłownikiem, pompę kotłową, pompę ciepłej wody użytkowej, z możliwością rozbudowy o kolejne obwody grzewcze. Tak jak w pozostałych modelach istnieje możliwość skonfigurowania go z innym urządzeniem zewnętrznym, typu, nie wiem, dogrzewacz, pompa ciepła, kocioł elektryczny, tak? W zależności co i w jakim czasie ma działać jako harmonogram pracy urządzenia. To główne źródła. Tak jest. Ja bym dopowiedział o tym ruszcie, bo pokazaliśmy ruszt, ale tak naprawdę w Polsce tego rusztu nie mamy, bo nie mamy go nie dlatego, że nie chcemy dawać, tylko nie mamy go, bo przepisy, które się pojawiły kilka lat temu w Polsce, zakazują użytkowania rusztu tak zwanego awaryjnego przy urządzeniach jednopaliwowych, czyli ten kocioł do peletu powinien spalać tylko pelet. Dokładnie tak. Rusz, który widzieliśmy, jest to urządzenie zewnętrzne, rusz, który widzieliśmy, jest na eksport, gdzie tego ryzyka, tego... Przepisy nie zabraniają tego, po prostu stosowania właśnie dwóch palenisk właśnie w jednym jakby urządzeniu grzewczym, tak? Czyli pelet i ewentualnie spalanie drewnem, tak? Mhm. Tak więc tak, rzeczywiście tutaj przepisy wprowadzone przez polski rząd
zmusiły nas do tego, żebyśmy po prostu rozdzielili te dwie nazwy, zrobili model jeden na eksport, drugi po prostu na terenie Polski, który jest, który znajduje się również na liście dofinansowań, jeśli chodzi o czyste powietrze. Tak? I w Polsce po prostu ten róż nie jest montowany. Nie jest montowany, dokładnie tak. Dobrze, czy jakbyś porównał, no bo ten obudowę to już może już znamy, ale on również występuje w modelu zielonym. Tak, jeśli chodzi o ten model kotła, również występuje spalnikiem zwykłym Platinum Bio z panelem dotykowym, ale czarno-białym. Sam osobiście mam 24, jestem z niego bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o obsługę, to tak jak w innych modelach, jeśli chodzi o obsługę, to starajmy się kontrolować czystość palnika, tak? W zależności od jakości paliwa, ja akurat mam palet tej najwyższej klasy, więc czyszczę go sobie, nie wiem, kontroluję go co 7 dni, natomiast zbiornik, w zależności też od zapotrzebowania, starczy nam akurat w tym modelu między 5 a 7, może nawet 9 dni, w zależności od temperatur, jakie chcemy mieć w pomieszczeniu. Mhm. Ja bym dopowiedział jeszcze o tym ruszcie, że on, jeżeli tutaj użytkownik chciałby używać palenia na drewnie, to co by musiał zrobić, żeby takim na tym użytkować? Co w sterowniku trzeba... Jeśli chodzi o sterowanie kotła i możliwość palenia drewnem... Tak oczywiście jak w wersji eksportowej? W wersji eksportowej, dokładnie. Jak widzicie, tutaj nie ma nigdzie dodatkowego wentylatora, więc trzeba wykorzystać ten wentylator, który znajduje się w danym palniku, który tu jest w palniku VG, więc tam znajduje się wentylator. Na automatyce... Jeśli jest to kocioł sprzedawany na eksport, wtedy informacja wyboru palnika jest dostępna dla użytkownika. Wtedy mamy możliwość wyboru w ustawieniach kotła, tak? Czy to jest palnik pellet, czy ewentualnie załadunek ręczny drewno. Wtedy po wybraniu rodzaju drewna podajniki ze zbiornika i w palniku przestają działać. Wykorzystujemy tylko i wyłącznie pracę wentylatora z palnika. Tak? I metodą tradycyjną, czyli tak jak w typowych śmieciuchach, po rozpaleniu, czyli tak jak widzicie, delikatnym uchyleniu, jeżeli jest odpowiedni ciąg, rozpalimy to, uruchamiamy sterownik, wtedy załącza nam się wentylator. Pamiętajmy o tym, że powinniśmy przed każdym załadunkiem wyłączyć regulator, tak żeby po prostu nie był włączony wentylator, tak delikatnie otwieramy, uchylamy drzwi, żeby był naturalny ciąg i poprzez górne drzwiczki w tym modelu kotła po prostu dokonujemy załadunku drewna, tak? No i rozpalamy go ręcznie. To oczywiście, nie, tak. Nie rozpala tego. Nie, jakby znając tutaj podejście niektórych klientów, jestem daleki od tego, żeby dokonywać rozpalenia poprzez pelet automatyczny, bo tak niektórzy robią właśnie, że drewno, które jest położone na ruszcie, rozpalamy sobie peletem, tak? Później wyłączamy i przełączamy na rusz, tak? Jednak tutaj, jeżeli chcemy korzystać z tego drewna, pamiętajmy, że to jest odpalane ręcznie i ręczny załadunek, jest to bezpieczne, tak? Jest to dosyć mała komora, jeśli chodzi o załadunkowo, więc starajmy się włożyć tyle drewna, ile tak naprawdę jesteśmy w stanie spalić i uzyskać energii cieplnej, tak żeby po prostu nie zagrzeć tego, zagotować tego kotła. No i powiedz, jakie drewno się tutaj pali? Drewnem? No suchym, z pewnością suchym, sezonowanym, żeby nie było czegoś takiego, że montujemy, że spalamy świeżo ścięte drzewo, no bo niestety, no. Akurat już nie chodzi tylko o nasz produkt tutaj firmy Kostrzewa, ale też o innych producentów, jednak wymagane jest, żeby drzewo było sezonowane i w miarę możliwości suche. A jakie szapy wielkości tak mniej więcej tam można w zależności użyć? Od modelu urządzenia, jeśli chodzi o drzwiczki załadunkowe, one mają średnio 37 na 40 szerokości, więc głębokość w granicach, nie wiem, 30 cm, więc... A przynajmniej ten model, przed którymi stoimy, przypomnij, to jest jakie moc? To jest 24 kW. Mhm. A co się dzieje, jeżeli drewno się wypali i klient nie dorzuci drewna? Czy będzie informacja o tym, że po prostu kocioł się wyłączy, gaśnie, po prostu spada temperatura, która załącza nam pompy w obiegu grzewczym, tak sterownik nas informuje, że jest brak ognia opału. Mhm. Dobrze. Co do gwarancji? Jeśli chodzi o gwarancję, to standardowo dajemy 10 lat gwarancji, 2 lata na automatykę, z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata. Pamiętajmy o tym, że każde uruchomienie, jak i również przegląd, obowiązkowy roczny przegląd musi być wykonany przez klienta i wykonuje to albo autoryzowany serwisant, albo fabryczny. Lista serwisantów terenowych jest umieszczona na naszej stronie internetowej w zakładce serwis. Natomiast jeśli chodzi o uruchomienie serwisu fabrycznego, wystarczy wysłać formularz zgłoszeniowy ze strony producenta, wtedy przydzielamy danego serwisanta na uruchomienie, kontaktujemy się i umawiamy się
na dogodny dla obu stron termin. Mhm. Przyłącze kominowe również pokażemy z tyłu. Tak, przyłącze kominowe w tym modelu akurat jest tak samo jak w wyższych mocach, czyli jest FI160 z możliwością oczywiście rozbudowy ewentualnie tutaj kotła o moduł sondy Lambda. Dawno w mniejszych modelach 8-10-12 kW. Również to samo jest. Tak? Ale mamy średnicę przepucha? To jest mniejsza FI130 akurat. Możemy tu pokazać na innym modelu typu Compact, tak? Czyli urządzenie bardziej zespolone, gdzie jest zbiornik również zabudowany tutaj w całości. Nie tak jak akurat tutaj w tym modelu TwinBio bądź EEI, to jest TwinBio Compact Luxury. Z mniejszym zbiornikiem. Z mniejszym zbiornikiem, tak. Tylko tutaj jest, tak jak widzicie, zbiornik jest całkowicie obudowany, jeśli chodzi o izolację. Również jest zamontowany pod zbiornikiem, w tym modelu kotła jest zamontowany pod zbiornikiem palnik VG z podajnikiem, który zasada działania jest identyczna jak w poprzednim modelu. Tak? Mhm. Dokładnie to samo, tylko po prostu wersja 12 kW. Dokładnie. Mniejsza. To jest mniejszy wymiennik, więc gabarytowo naprawdę tak samo jest malutki, kompaktowy, ceramika i komora jest pomniejszona. Ja bym dopowiedział jeszcze, że ten zasobnik wymaga przestrzeni. On może być również po prawej, po lewej stronie, więc planując go w swojej kotłowni, nie weźcie pod uwagę nie tylko szerokość całego zestawu, tylko jeszcze odpowiednią odległość, powiedz jaką, na tutaj sprawy serwisowe. Chodzi o to, że po ewentualnie, że tak powiem tutaj, nie wiem, jeśli chodzi o użytkownika, tak naprawdę to on nie potrzebuje ruszyć tego zbiornika. Natomiast jeżeli chodzi o typowe przeglądy uruchomienia, pamiętajmy o tym, że ten zbiornik jest po prostu na kółeczkach i musi wyjechać, tak? Czyli szerokość mniej więcej jakieś 50 cm trzeba zostawić, żeby swobodnie mógł zbiornik sobie wyjechać, nie zahaczając po prostu palnika, który jest pod spodem, tak? Tutaj pozwolę sobie zdjąć tą obudowę, żebyście zobaczyli. Ale zasobnik, nie musicie go opróżniać, on jest na kółeczkach. Tak, jest na kółkach po prostu tak, z hamulcami, żeby nie odjechał nam od dalszej części. I w trakcie serwisu nawet pełen zasobnik, serwisant przyjeżdża, odpina przewody, odpina podajnik, odjeżdża z nim na boczek i może spokojnie podejść do palnika i zrobić akcję serwisową, którą dokładnie, dokładnie wymagana, tak. Nie? Dokładnie tak. No i zasobnik prawo-lewo można go przekładać. Tak, jest to uniwersalne, jeśli chodzi o montaż tego zbiornika, to w każdym modelu kotła jest zbiornik zmontowany w kartonie do samodzielnego montażu, instrukcja montażu jest w komplecie, tak więc myślę, że tutaj nikt nie powinien mieć problemu ze zmontowaniem tego zbiornika. To ja dopowiem, czyli ta część tutaj to jest sam wymiennik, tak, która tak, można zdjąć obudowę, a ta część, zasobnik, to ona w kartonie przychodzi, jak zawsze mówię, jak meble z Ikei, można się go złożyć, więc nie takiego wielkiego grzmota wprowadzamy do kotłowni, tylko po prostu dwa osobne elementy. Tak naprawdę jeden plus zbiornik z reguły skręcamy wewnątrz już w kotłowni. Tak jest, czyli tak jak widzicie tutaj elementy są bardzo proste, tak więc wszystko można swobodnie sobie ściągnąć, hop, tak. Demontujemy. Bezkluczykowo nawet. Bezkluczykowo, dokładnie, wszystko jest na zawiasach. Tak jak widzimy tutaj, palnik mieści się pod zbiornikiem. Również czujnik poziomu paliwa. Tak jest, jest w komplecie. I urządzenie, tak jak poprzednie modele, również znajduje się na liście dofinansowań. Czystego powietrza. I można go podłączyć pod ten kocioł. Tak, ma możliwość również, tak jak poprzedni model, obsługuje jeden zawór mieszający z pompą kotłową i ciepłą wodą użytkową. I możliwość skonfigurowania go z urządzeniem zewnętrznym, nie wiem, typu dogrzewacz, kocioł elektryczny, pompa ciepła, tak? Dobrze, a powiedz jeszcze o tym, że też również kocioł może być w wersji zielonej, ale to już nie w wersji kompakta. Dokładnie, czyli to ten model, tak jak poprzedni, występuje w wersji zielonej, zbiornik wtedy jest wolno stojący, jak poprzedni, z palnikiem Platinum Bio. Tam? Tak, tak, dokładnie, tak jak ten z tyłu widzimy. Tylko kompakt w tej wersji właśnie czarnej jest jednolity, w jednolitym kolorze z palnikiem VG. Jeszcze bym dopowiedział, że w tamtej wersji ze zbiornikiem tym ocynkowanym, jakby ktoś potrzebował wymienić go na większy czy inny, no to również przy zamówieniu, jak się złoży odpowiednią deklarację, no to za dopłatą można wziąć większy zasobnik. Tak jest, czyli istnieje możliwość powiększenia sobie zasobnika przed ewentualną wysyłką od nas z firmy, tak? Maksymalna tutaj pojemność tego zbiornika to jest prawie ponad tonę. Dokładnie tak. Dobrze, bardzo dziękuję za kolejne tutaj wyczerpujące informacje o Waszych produktach. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.